Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Paweł Pejancewicz, jestem pisarzem. Zajmuję się pisaniem książek dla dzieci i młodzieży, a także tłumaczeniem książek z języka angielskiego. Zajmuję się pisaniem książek mniej więcej od lat 10. I myślę, że początków mojego pisania są moje własne dzieci. To o nich i dla nich zacząłem pisać. Lubię pisać dla dzieci, dobrze się w tym czuję. Umiem, myślę, z dziećmi rozmawiać. No i stąd się wzięło moje dziecięce pisanie. Piszę książki zarówno dla małych dzieci, jak i dla młodzieży. Ktoś kiedyś powiedział, że moje książki rosną razem z moimi dziećmi. Być może rzeczywiście coś w tym jest. Zacząłem pisać dla dzieci zupełnie małych. Teraz ostatnio zacząłem pisać również do gimnazjalistów, dla gimnazjalistów, a wiąże się to z tym, że moje dzieci już teraz do gimnazjum dorosły i sam jestem ciekaw, czy to pójdzie dalej. Mój syn idzie w tym roku do liceum. Ciekaw jestem, czy ja również zacznę dla licealistów pisać. Jeszcze się nie zdecydowałem, ale nie wykluczam, może tak też będzie. W ogóle na spotkaniach autorskich staram się dzieci zachęcić takim hasłem: miłosne książki. No to są oczywiście książki o sercowych perypetiach nastolatków. To jest temat, który nigdy się nie zestarzeje i wszystkich zawsze interesuje. Choćby ktoś, nie wiem ile, protestował, czerwienił się i uciekał przed tymi tematami, na pewno się zainteresuje, to z całą pewnością. Pracuję nad pewną książką. W zasadzie zacząłem pracować, teraz troszkę odłożyłem ją na bok, bo się zajmuję tłumaczeniem, ale mam w planach taką książkę o pieniądzach, o zarabianiu pieniędzy. Myślę, że jest to temat, który jest troszkę taki zapomniany i zaniedbany w dziecięcej literaturze, a bardzo, bardzo dzieci zawsze interesuje. I jest to ważny temat, taki codzienny. Każdy się prędzej czy później z problemem właśnie pieniędzy, zarabiania pieniędzy, skąd te pieniądze pochodzą, jak się je zarabia, jakieś tam etyki zarabiania pieniędzy. Także wokół takich spraw chciałem książkę osłać. Chciałem polecić, znaczy moja najnowsza książka, to jest książka, myślę, że właśnie dla gimnazjalistów. Jej tytuł to Wszystkie lajki Marczuka. Te lajki na pewno wszystkim wielbicielom Facebooka natychmiast się skojarzą, bo rzeczywiście Facebook w tej książce bardzo ważną rolę odgrywa. Jest to książka oczywiście przygodowa, jest to historia szkolna, ale również jest to pewne ostrzeżenie przeciwko zbytniemu ufaniu tym różnym nowoczesnym medium, talom społecznościowym i takim nawoływaniem do jakiejś niezależności umysłowej i nawoływaniem do ostrożności, żeby nie dać się zmanipulować, oszukać, bo to bardzo, bardzo łatwo we współczesnym wirtualnym świecie. Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość.